Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl, a przed wami kolejny odcinek z nowej serii na kanale Nostalgią w pysk. Tak, wiem, widziałem między innymi waszą reakcję pod poprzednim odcinkiem, za co wam bardzo dziękuję, bo naprawdę nie sądziłem, że spodoba wam się tego typu content na moim kanale, przynajmniej jest to jakaś różnorodność od pomlogów i innych tego typu rzeczy, ale dzisiaj... W dzisiejszym odcinku równie nostalgiczna gra zawita na rejon. I jeżeli jesteś ślepy i nie widzisz tego tytułu, co tam jest napisane, to przetłumaczę ci innymi słowy, co to dokładnie jest. Icy Tower. Może kojarzysz, może nie. Jest to gra polegająca na tym, że musisz dostać się jak najwyżej wieży i w zasadzie pobijasz rekordy. Nic szczególnego, powiedzmy, się tam nie dzieje, poza tym, że skaczesz schodka na schodek i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek... Mam pewne wyzwanie, ale do tego przyjdziemy sobie pod sam koniec tego filmiku, ponieważ musimy skupić się najpierw na tym, żebym to ja zmierzył się z samą tą gierką. Będzie ciekawie. Hello, hello! Siemanko, siemanko, cześć i czołem. Słuchajcie, mamy tutaj już odblokowane... W zasadzie to ja sobie trochę grałem poza jakby nagrywaniem i odblokowałem sobie tego oto sympatycznego pana. Wiem, że można było też własne skiny wgrywać, więc kiedyś możemy sobie nawet zrobić streama, gdzie wy jak zrobicie jakieś skiny, to ja bym sobie ograł tymi skinami gierkę. No i mam już odblokowane jakby 200 schodek, czyli wiecie, te podłoże drewniane. Więc co, my sobie zaczniemy standardowo od samego początku, bez zbędnego pierdzielenia. Zapraszam do oglądania. Pamiętam, jak się w tę gierkę zagrywałem w podstawówce i na moim słabiutkim komputerku kwadratowym jak karton. Dosłownie. To była po prostu magia, nie? Świetnie się ogrywało tę gierkę. To w ogóle było zajebiste zastępstwo za takiego Crasha, Raymana, Spyro i inne gierki. Jak byliśmy już znudzeni platformówkami, to sobie zawsze napierdzielaliśmy w Icy Towera. Też w świetlicy w szkolnej pamiętam, jak były, kurde, zawody organizowane przez nas oczywiście. Dałem dupy na 70 schodku, ale słabo. Słabizna. XD, nazwę to. XDDD. I pamiętam właśnie, jak w świetlicy szkolnej zawsze, kurde, napierdzielaliśmy w tego Icy Towera. Robiliśmy sobie zawody, kto najwięcej skacze. W sensie, kto naj... Jeżeli ktoś pobije, powiedzmy, kolegi rekord, no to... Nie pamiętam, co się tam działo, ale w każdym razie mieliśmy takie jakieś swoje małe zakłady. Nie pamiętam już nawet, o co się zakładaliśmy, bo to było kurde ile lat temu. Też pamiętam, że później Icy Tower dostał swoją adaptację na Facebooku i na naszej klasie. Ja pierdzielę, jak ja się w to zagrywałem też na Facebooku i na naszej klasie. Chociaż wersja Icy Towera na naszej klasie na Facebooku może nie była aż taka zła, ale nie dorównuje jednak oryginału. Oryginał jest taki specyficzny, jest po prostu swój i tyle. Nie ma co tutaj przeginać! Ej, teraz mi dobrze poszło. Ale zróbmy konkretny wynik, ponieważ chcę coś ciekawego ogłosić pod koniec, kiedy, nie wiem, dojdę do może nawet 400 schodka, bo może... Może, kurde, osoby, które tutaj zostaną wspomniane, są mistrzami Icy Towera. Bo tak, poza tym, że to jest nostalgią w pysk, to jeszcze myślę, że można zrobić sobie takie małe challenge właśnie w takich grach, że można kogoś znominować, więc... Powiem tak, szykujcie się, bo nic nigdy nie wiadomo, kto zostanie, że tak powiem, nominowany. Ja kurwa nie lubię się tak zacinać, ja pierdolę. Sweet, kurde. Sweet like candy, jakby to powiedział sam Geksik. Sweet like candy. Great, haha, dobrze. Podoba mnie się to. Dobrze. 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 That's great. Hehehe. Nie! Kurde, myślałem, że do 200 dojdę, najgorzej. XDD znowu. Dawaj jeszcze raz, nie poddajemy się. Dopiero 5 minut nagrania jest. Dobra. 150 schodek. Dobrze jest. 150 schodek. 170. 180, dobrze, dobrze, dobrze jest. Dwusetny, dobra, mamy to. Jest, dwusetny, drewniane już są.
O kurde, ale przyspieszyło! Fuck! Ale jestem do dupy w to, nie? Okej, okay, 210, mamy to. Mamy to, jest rekord. Ale mi się ciepło na serduszku robi. Mi się cieplutko robi. Haha, wiedziałem. Nie bez powodu mi się ciepło robiło. Patrzcie w ogóle, jakie kombo swoją drogą. Wow. Dokładnie, też tak uważam. Wow. Patrzcie w ogóle, jakie kombo, ja pierdziule. Co tu się dzieje najlepszego? Dobra. Kurde. Ja pierdolę. Spacja sobie działa jak chce, no kurwa mać. Dobra, jesteśmy na 210. Zobaczymy, co będzie dalej. No, standardowo 217, więc kurwa. Dobra, powiem wam szczerze, że tak, nie pamiętam, który dokładnie to był wynik tam największy, czy to było 240, czy 200 ileś, ale na czym teraz polega myk? Nie tyle, co chciałem wam pokazać nostalgiczną grę, no bo nie ukrywajmy, Icy Tower jest nostalgicznym pod tym względem. Dobra, wejdźmy sobie do menu, zobaczmy, co udało nam się odblokować. O, możemy sobie odblokować teraz ten. O! To jest też fajna muzyczka. W każdym razie, odblokowaliśmy sobie już drewniane schodki, więc można to już inaczej, że tak powiem, przechodzić. Ale o czym, dlaczego ja w ogóle podjąłem się Icy Towera? Otóż nie bez powodu, moi drodzy, nie bez powodu. Pozwólcie, że wyłączę grę i wam to wszystko wytłumaczę. To wszystko było z tego względu, abym mógł nominować 4 osoby. Żeby zrobiły odpowiedź na ten film i chciałbym, żeby pobiły ten rekord, jaki teraz widzicie tutaj na ekranie, jaki ustanowiłem. A tymi osobami, które chciałbym, żeby odpowiedziały mi w przeciągu tygodnia lub dwóch, to jest Zakolnikow, Nero, Pixel de Retro oraz Yuyu. Macie czas do 2 tygodni, żeby zrobić odpowiedź na ten oto filmik, który widzicie teraz. Nie pamiętam, czy opublikuję go 10 czy 11 sierpnia. W każdym razie chciałbym, żebyście zrobili odpowiedź na to. I zasady są bardzo proste. Jeżeli nie umiecie, to nie musicie robić tych kombosów odbijających się od ściany, ale byleby pobić ten rekord. Do dzieła! Myślę, że dacie sobie radę bez problemu.